Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie ponownie w RimWorld. Jak mogliście zobaczyć na początku, odparliśmy bardzo duży atak. Naprawdę bardzo duży atak. A obecnie rozbudowywujemy się dość tak, no, bym powiedział, dość poważnie. Uzbrojenie, nowe domki. Rozpocząłem również konstruowanie już reaktora pierwszego, więc trochę czasu minęło od tego ataku. Również, jak możecie zauważyć, powstał artificial plants. No muszę, bo z tym jedzeniem to tak średnio bym powiedział, tak średnio. A, również powstają cewki Tesli na całej tutaj długości do automatycznej obrony, więc tak, budowa trwa. I trwać będzie. Co my tu mamy takiego? Super pody. Okej, możemy w sumie zacząć to. To badać. Dobra, czyli tak naprawdę możemy zacząć myśleć o. O rozpoczęciu badań tutaj, że tak powiem, wszystkiego do budowy okrętów. Komponenty stal. Tutaj musiałem robić zakupy, żeby mieć surowce, ale wcale tego tak dużo. Znowu nie mam. O, bioniczne nogi się pojawiły. Co prawda jedna, bo jedna, no ale zawsze. Dobrze. Niech to w takim razie na razie tutaj wszystko tak trwa. Ja muszę sprawdzić dźwięki. Ambient, game volume, wszystko jest ok. Dobra. Ok, stal już jest. Bo możemy zatrzymać. Otwarte, to na razie też i to również. Aha, zaczynają znosić komponenty.
Dobra, czyli proszę Państwa, powstaje podstawa reaktora. Świetnie. Sama podstawa reaktora za dużo nam tutaj nie da. Bo jeszcze trzeba będzie go wybudować. Co jest świetnym motywem dla tego moda. Tyk, i mamy podstawę reaktora. Który nadal trzeba będzie wybudować. No. Teraz ci, co się zajmują, mają 7 konstrukcji, będą tutaj przychodzić i będą budować pręty i tak dalej. Znaczy, miejsca na pręty, nie same pręty oczywiście. 3300. Czas uruchomić kolejnego diesla. Nie, widzę, że noga już gdzieś, że noga już gdzieś wyszła. Czyżby Alvargo już miał nową nogę? Tak, już jest nowa noga. Moment, że co proszę? A, okej. Okay. Jest tu co robić, mają tutaj co robić, mają tutaj dużo rzeczy do roboty. Dwieście 25%. Paliwa mamy dość na ten moment, więc się nie musimy martwić. Z tej strony absolutnie się nie musimy obawiać ataku, bo tutaj się rozbiją na artylerii, na wieżyczkach. Tutaj widzę, że też są już Tesle. Również mamy tutaj mniej więcej w polach siłowych to. Pozasłaniane. Thank you.
Okej, zbieramy, widzę, dynię. Dobrze, czyli będzie jedzonko. Okej, Jason i Sardin tutaj jakieś jedzenie przygotowywują, więc to już jest ekstra. Z jakiegoś powodu projekt nie był zainicjalizowany. Okej, Christian zaczął tutaj pracę. To zejdzie. Długo. Ale może jak skończą resztę rzeczy, to więcej osób tutaj pomoże. O, właśnie. Okej, to widzę, podłączamy zasilanie pod cewki. Bardzo dobrze. Reaktor tutaj ma... No, całkiem sprawnie im idzie. Oczywiście trzeba będzie później postawić całą infrastrukturę związaną z przechowywaniem, produkcją i utylizacją zużytych prętów. Czy bardzo nawet lądno się rzuciła. Nie zezwalaj na pęknięte. Mały overvoltage. Swoją drogą to mi przypomniało o tym, że nie postawiłem tutaj jeszcze żadnych systemów, że tak powiem, przeciwpożarowych. A jest to istotne, bo każde uszkodzenie reaktora, czy to w przypadku normalnego działania, czy działań, że tak powiem, zbrojnych, czy po prostu idiotyzmu któregoś z kręgielków, skończy się tym, że będzie się tutaj, że może się tu zacząć pożar. A wybuch reaktora
Będzie się wiązał z ewakuacją całej kolonii. Albo przynajmniej próbą budowy sarkofagu. Okej, okay. Mamy reaktor, moi drodzy, jest pierwszy reaktor. Kolejny punkt na naszej liście, generator, turbina. Okej, okay. Rimatomik i turbina Tora, 250 turbin bladesów. Czy my naprawdę chcemy to wszystko obok tu stawiać? No właśnie, coś takiego trzeba by postawić wtedy nad reaktorem. Sarkofag. Nad dziurą po reaktorze, tak naprawdę. Wykrywacz skażenia. W drzwiach. Dobrze, ale to swoją drogą trzeba zrobić. Turbin Blades'y. Razy 10. No zróbmy z 500. Nie, to będzie 5. Dobra, zrób z 500. Chyba, że w ogóle polecieć po całości i po prostu pociągnąć długą rurę reaktor, żeby sobie tutaj zostały reaktory, ale turbiny wyciągnąć na drugi koniec w ogóle tych. A co robi tam? Jak się bawić, to się bawić, prawda? Okej, okay, spadł nam tutaj jakiś statek kosmiczny. Okej. Okay. Nie jesteśmy zainteresowani, mamy swoje problemy. A dopóki nie postawię. Aha, dopóki nie postawię turbiny, to nie mogę postawić tego. Nie mogę rur wyciągać. Szkoda.
No dobra, czyli tutaj będą sobie dalej działali. W sumie tak, nie zrobimy tutaj turbin, tylko zrobimy tu cały zakład, że tak powiem, związany z reaktorami bądź reaktorem, zależy, czy będziemy stawiać ich więcej, czy zostanie jeden. Ale zostawimy tutaj wszystko z tym związane. Jest magazyn prętów, magazyn uranu i tak dalej. A generator turbiny wyciągniemy sobie tutaj. Konstruowanie jest dekonstrukcja chyba, nie? Remove roofs. Deconstruct structure, tak. Że turbiny nam tutaj produkują elegancko. No tu idą konkretne upiększanie, tak naprawdę tylko. Chyba na razie sobie to darujcie. Jakby cholera są ważniejsze rzeczy niż... O właśnie.
spoko. Wszystko pięknie, cacy. Tu skończyli, tu skończyli, tu się... Mining Corporation. No dobra, czyli tutaj elegancko zbierają wszystko. Fajnie, bardzo mi się to podoba. To sobie przeinstalujemy. Okej, okay. Moskito i Basculo. Okej, okay, super. Zapomniałem o tym. Okej, okay, dobra, czyli możemy tutaj moment Rimatomik. Możemy postawić turbinę. A, no to prototyp będzie turbiny, ok. Dwieście pięćdziesiąt turbin, znaczy tych łopatek do turbin. Spoko. Cały czas wytwarzają kolejne. Thank you.
No i git. No i wychodzi na to, że nasza kolonia tutaj zaczyna bardzo mocno dobrze prosperować. Jedzenie wraca do normalnych poziomów. Reaktor gotowy. Przygotowanie pod turbiny jest. No to co? No to lecimy w stronę chyba pocisków atomowych, co? Tak mi się wydaje. Na razie to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Pa, pa.